Super Mafia Uxus przedstawia. Dzień dobry, z tej strony Asia, żona Bodzia. Hello. I Bodzio. Bodzio jest zaczytany. Dzisiaj mamy 26 października, poniedziałek. Zobaczcie. Bodzio jest w kuchni, bo mówi, w garażu nie będzie pisał. A wszystkiego nie wiem, nie na pamięć to nie będę. Wszystkiego nie wie na pamięć i pisze tu z katalogu, zobaczcie, ma katalog. Stary. Stary jeszcze. Ale. Ale Jary. Jary, tak. Tu, co tam piszesz już? Nowożyska. Powiedz, co już napisałeś może. Nowożyska. Moment, może tu. Żebym tu już nie wracał. Bodzio jak w szkole. Zeszyty. Nauczanie zdalne mam, tak? A, nauczanie zdalne. No to takie na czasie, nie? No. Na razie jadę łożyska, potem reszty. Bo czasem pojedzie Michał albo kto. To niech mają, no to... Ja to bym szedł na półki i biorę, nie? Nie, no musi być, bo się zapomni, to nie, wszystkiego nie będziesz pamiętał. Ja nie będę pamiętała, w sklepie też bez numeru nieraz nie idzie. Nie? No, tylko zależy, numer... kto sprzedaje. Tak, chcą numer katalogowy, no, nie? I tak się zdarza, że co innego Michał przywiózł nieraz. No. Teraz takie odgłosy to Buffy pije wodę. O. A niech pije. Najmniej się napije, nie? Tak. Pogrupować łożyska, potem inne podzespoły, bo to... Pogoda była dwa dni tak na pewno, nie? No trochę w piątek też. Się motory na ulicach pokazały. No, Mariusz wczoraj też jechał, no, sobie troszkę. Mówi, troszkę tak słoneczko wyszło. Cieplej, no ale wiadomo, no kurtka. W kurce to się i latem jedzie, a teraz dopiero tak w październiku, nie? To Bodzio, teraz piszesz łożyska. Tak. Jeszcze kto wie, czy będziesz wszystko pamiętał, bo ja ci teraz tutaj mówię, to nie wiadomo, czy ty wszystko zapamiętasz, co chcesz napisać. No słuchaj, jak nauczanie zdalne, to musi być cisza, nie? Ale byś może troszkę zrobił sobie przerwy i wiesz co? Byś powiedział o tym temacie takim, bo się ludzie nieraz piszą i ja wtedy też odpisuję, ale może nie wszyscy, nie wszystkim, odnośnie tej chłodnicy. Mówią, czy to płukać octem, wiesz, na pewno mają brudne i octem piszą. A ja pisałam właśnie, że Bodzio radzi sodą oczyszczoną. No, mam sprawdzone to, nie? Ze sklepu normalną, no, sodą. Tak więc, że Bodzio, mów. Jak do 60 na przykład, to tak 2-3, ale 3 lepiej bym radził paczki. Te, ile tam jest? 10 deko, czy nie? Ja bym musiała sprawdzić, no, wiesz? No, mniejsza z tym. Wsypać do wody, nie do płynu. Jak jest płyn, to spuścić płyn. Nalać wody. Niech pochodzi, jak już będzie taka, tak trochę palec włożymy. Letnia, nie musi być gorąca. To wsypujemy bezpośrednio, nie do żadnego wiadra, do chłodnicy. W trakcie, jak ciągnik na chodzie jest, nie? Te 3 paki do 60, do 30, 2, nie? I soda oczyszczona ze sklepu spożywczego. I tam sobie jeździmy z 2 dni, zależy jak intensywnie, nie? I potem jak jest zagrzany, tam przypuśćmy po tych 2 dniach, no to się gasi, trochę niech się schłodzi, żeby całkiem gorący nie był, ale żeby letni był i spuszczamy. No to raz można przepłukać. Nalać znowu, pojeździć i spuścić i dopiero wtedy płynnie. To tak jest chłodnica, jak jest na przykład zakamieniona, albo jak był przypadek, że olej, ten
uszczelka pod głowicą, takie tłuste plamy były. Nie? Wiadomo wtedy od tego oleju, nie? Nie, no takie sadze tam lecą, mhm. to takie oczka ma i te użebrowanie z góry, ten w górnym tym zbiorniku, w chłodnicy, bliżej rdzenia to jest ten cały, ta powłoka jest czarna zamiast mosiężna, nie? Mhm. No to się zrobi wszystko jak nowe, nie? No widzisz. No o occie nie słyszałem się, uczyłem o sodzie kaustycznej, ale to jak ktoś nie ma ten areometru do stężenia i tego, to może sobie za dużo szkody narobić, nie? No to nie tak ma co. Nie, a to jest, to ja wypróbowałem sam, nie? Mhm. To soda kaustyczna była ze szkoły, już nie pamiętam, chyba 10%, nie? Się tego sypało do wody i się nie żyło jeszcze areometrem. Tak. Ale jak nie mamy właśnie tych przyrządów i teraz no, jeszcze nie wiadomo ile to było, to nie no, ma co. A nie, sodę to, można... Pamiętam sprzed ponad 40 lat to 10%, ale to nie jest 100% pewne. A potem tego nie można tej kaustycznej było dostać nigdzie. No bo to jest środek żrący, nie? To tak się nie sprzedawało. To potem sobie odpuściłem i jak miałem przedmuch, taka brudna chłodnica była, że szok w 60. I tej sody wkarowałem. Jechałem orać normalnie, nie? Mm-hmm. No, to ja wtedy jeden dzień, nie? No. Ale to ja orałem od 7 do nie wiadomo której. No do nocy. No. I w nocy, nie? Nieraz 3 razy tankowana była 60. I wtedy spuściłem, nie? Mm-hmm. Jak zjechałem gdzieś tam z wioski, z pola, to od razu już spuszczałem, bo był przechłodzony, nie? I no wtedy jeszcze płynów nie było, to wody się lało, to, mm-hmm. to nie przepłukiwałem, ale jak do płynu, to przepłukać raz. I tak to było. Nie wiem, skąd ten ocet jest. No. Może ludzie, słuchaj, gdzieś, może gdzieś słyszeli. No, a nie wiem, czy to zdaje egzamin nawet, nie? Bo nie mm-hmm. próbowałem. A to, co mówię, to jest wypróbowane, nie? Mm-hmm. No. A z kaustycznej się przedawkuje, będzie głowica już, chłodnica w kiepskim stanie, coś innego, wyżre i... Bo teraz idzie wszystko dostać, nie? Ale to jest pewne, nie? Sprawdzone przeze mnie. Mm-hmm. Im większy na przykład obieg jest tej wody, im większa pojemność układu chłodzenia, nie? No to więcej na przykład dużego czterocylindrowego, no to 6, nie? No. No. Bo tam można, jakby sodo, to ten wymiennik ciepła uszkodzić do schłodzenia oleju silnikowego, ten z boku przy wspomaganiu wkład, nie? Wtedy będzie woda w oleju, cuda nie wina, jak będzie soda kaustyczna albo jakieś inne wynalazki. Nie szukałem nawet, czy jest coś do płukania. Na pewno jest dzisiaj wszystko, jest, nie? Mhm. No. No, tak więc, że macie tutaj taki jakby poradnik Bodzia odnośnie chłodnicy i sody zwykłej, normalnie ze sklepu, oczyszczonej. Kawa czy herbata, taki problem był kiedyś w telewizji, jak jeszcze oglądałem. Ale to tego nie widziałem. Teraz są różne tam też, ale też ten nie oglądam, bo nie mam czasu, ale nie. Są różne tam pytania na śniadanie i takie tam rozmaite, nie? Mhm. Nie wiem, jakie inne jeszcze są. Tak więc, że Bodzio tutaj wam z kuchni akurat, widzicie, nie. Mówi o sodzie. No dlatego mówię, kawa czy herbata. Oj, uważaj, bo tak ci się... mam katalog, nie? Oj, porwie ci się. Ale masz jeszcze inny katalog, ale jest taki sam, czy...? Nie, no 30, 255. Ja rozumiem, ale od 360 masz katalog jeszcze jeden? No. Ładniejszy. No, ale niech nie jeden skończy, tak. Bo to są stare jeszcze katalogi. Gdzie występują podzespoły 60 i przejściówka i 55 niektóre, nie? O, widzisz. No. A te nowe to wtedy tylko jest na przykład C360, nie, tak? Jak są nowe wydania, to kiedyś widziałem u kogoś, to już na przykład osi dwóch rodzajów nie ma, nie? Przednich. Okrągła i ta. No widzisz. I dwa rodzaje filtrów odśrodkowy i przepływowy, nie? Wymienny. To już łożyska masz napisane? Gdzie? Ojej, a to tych łożysk tam jest. Takie odgłosy, to Buffy bawi się swoją jakąś tam zabaweczką.
Gryzie ją. O, zobaczcie, znalazłam opakowanie sody oczyszczonej. No, takie opakowanie to jest, tu pisze 80 gram ma, zawiera taka jedna paczuszka. I Bodzio, mówisz, że do C360 trzy takie, tak? Do 30 dwie paczki. Dwie? Do czwórki Ursusa, no to można na 4-5, nie? Mhm. A do szóstki 6-7, nie? Mhm. No. I to normalnie sypać powoli, żeby nie była zbrylona czasami w sklepie, bo ja sypałem taką świeżą, nie? Mhm. Normalnie na chodzie sypać do chłodnicy powoli. Potem się zamiesza następną, nie? No. No a jak ktoś chce wiatrze mieszać, no to niech sobie pomiesza i naleje. Tak, też no. Może we wiatrze, nie? No. Nie ma problemu, nie? Gdzie ty tam jesteś? Bawik. Cześć. Siedzisz z Bodziem? No widzisz. Siedzisz koło swojego pana. Słuchaj, Bodzio, my nigdy nie mieliśmy czasu odpowiadać na te na 20 tysięcy ten kłynaj. I teraz może w międzyczasie tutaj jak tak troszkę siedzimy, bo zawsze jesteś w garażu, zawsze jesteś zajęty, nie? Ale może troszkę teraz odpowiemy, a później może w zimie będziemy, albo już na 25, nie? Będą jakieś pytania, może też. Tak więc, że na przykład takie jedno pytanie. Bartłomiej Dębek, jak dobrze przeczytałam, chce się zapytać, czego sprzedaliście C360? Sprzedaliśmy, bo poprzednio był 330, potem 60 był główny traktor. Potem kupiliśmy 1014, no bo to będzie główny. A potem się okazało, że a do średnich prac co? No, najpierw były takie przymiarki, że może coś mniej palącego. No i szybko zaraz był kupiony 3P, nie? Mhm. No, taki był w planach. Ale mówię, najpierw to nie wydawało się, że to nie będzie konieczne, ale potem no dziadym dużym wszędzie linić, a ciapek do niektórych za słaby, nie? No i był kupiony 3P wtedy w to miejsce. Jak nie jest główna 60 na przykład, jako główny traktor, to jest ciągnik 3P idealny, nie? Bo jest mniej palący, u nas z opryskiwaczem chodzi 2200 litrów ciągnie. No. Ciągnie i jest piach, i są górki, i to zbiarckim kalibra hydro, opryskiwacz lekki, duże koła, wyższe jak standardowe były wtedy wybierane, jak był kupowany i idzie, nie? No i kosiarka rotacyjna, owijarka, tam takie tam, no i w transporcie też, nie? Także dlatego. Dobrze, tutaj następny widz, Michel chyba. Michel. Mhm. Napisał, do ilu hektarów C360 uprawiała u Was jako główny ciągnik i czy było orane na 2 z C330 ze względu na brak czasu? No tak napisał. Nie było orane nigdy na 2 z 330, było orane jednym, bo kto miał drugim jeździć. Tylko ja byłem do jeszczenia, nie? I co tam jeszcze? Co tam chodzi? No to chyba by było tyle, bo to... No a ile pytam... hektarów? Aha, ile hektarów? O, no, sorry. No było tych różnych do obrabiania, to ja już wspominałem nieraz, że nawet ciapek jak był sam to 40 orał na rok i może nawet i więcej, bo to nie było liczone, nie? I domy budowane także te podobnie albo i więcej, bo potem było trochę więcej ziemi. I sobie, i ludziom, nie? Na usługi wymienne na przykład. Ty mnie przyjdziesz to pomóc, ja ci zaoram, nie? Zaorzę ci. I... No to rypał, mówię, po 50 chodziło, nie? W pługu. A kamloty niesamowite, lemieszy pełen traktor, pełen pług zawieszany, młot. Na zawieszane lemieszów młot, śrub.
No to dziś to nie do wyobrażenia. Potem kupiłem ten i Atlasa porobiłem 2 lata. Potem zachorowałem, to już Michał jeździł i od tego czasu jeździ. Nawet sobie dobrze nie odpocząłem przy worce. Tak. Nieraz 2 metry, nieraz 20 metrów trzeba było schodzić. Nieraz raz dookoła, nie? Mhm. Masakra, to nie widziałeś, ile ja tego miałem. Tak. No i też samo osobiście jeździłam nieraz do Kowala z lemieszami, nie? Do worka mi dałeś no. i... No, po dniu było zapakowane, mhm. bo było lemieszy cały stos, cały rząd wysoko tyle, nie? Pod tak. stołu. Miałam cały bagażnik lemieszy i jechałam i do pana Kowala. Nie były połamane, to do Kowala i... Tak. No, wyklepać, czyli Ale ostrzyć. fajnie zrobił, nie? No. I ostrzyć i potem... No to tak się nazywa, ostrzenie młotem, nie? Na ciepło. Czyli wyciąganie, kucie lemiesza, mhm. albo krzywy, prostowanie, jak się zagiął na faję, no to nie ryzykowałem, bo by pęknie. Jak się trochę zagiął, no to był kamień na pługu jeszcze, taki odpowiedni, i na tego się stawiało, żeby po polu nie szukać. Mhm. I pług się puszczało i klepało, to było lżej, nie? Ale no to masakra, tyle walenia, tyle tego. Dobrze, następne pytanie. Kuba Markiewicz się pyta. Kasia jest waszą córką? No moją i twoją, nie? Tak. Twoją i moją. Kasia jest naszą córką. To jest nasza Kasia. Tak, nasza córka jest córką. Najmłodszą. Najmłodszym dzieckiem. Najmłodszym dzieckiem naszym. Mów, Bodzio. No pierwszy jest, weź po kolei mów, a ja sobie przeczytam pytanie. No pierwszy jest Michał, potem jest Mariusz, Marek i Kasia. O. Tu jest bardziej takie Mati Roszak napisał bardziej pytanie do Michała, bo Michał już zakupował ten zestaw uprawowo-siewny Agromasz, ale to może on kiedyś odpowie, bo takie pytanie ma. Mam pytanie do Was. Jakiej marki zestaw uprawowo-siewny braliście pod uwagę oprócz Agromaszu? Braliśmy różne, ale nie było z czego wybrać pod względem ceny i pod względem jakości. Tylko braliśmy z tego, co było na placu i potem w internecie porównania i czytania i cuda nie widać. No i tak wyszło, że Agromasz, nie? Mhm. No według mnie, no bo razem żeśmy to szukali, nie? I aha, razem szukaliście, to możesz odpowiedzieć. No i się nam wydawał najlepszy, no i tak wyszło, oprócz tych przednich łożysk na wałkach strunowych, nie? Polecamy Agromasz. My mamy bierny agregat i 3 zęby proste. Bardzo dobrze, bo u nas nie ma tak gliny, jedna dzierżawa jest taka gliniasta, ale jak przedtem nie było, to są takie górki na piachudrach, gdzie jest glina. No nieraz takie półpustaki wychodzą, nie? To roztrzepie. Nie ma, żeby nie było niewschodów na górkach. Chyba, że nie pada, nie? Karol Szymczuk napisał, jak ustawić sprzęgło w Ursus 35-12 ma napisane. Ja ustawiałem, ale to jest ciężko powiedzieć, ja. Tak, tutaj nie? To no, tak ciężko. Nie, no. Ustawiamy w 35-12 i w 28 ostatnio ustawiałem w zimnie. Tam trzeba, 2 rodzaje śrub są, nie? I to trzeba ustawić. Raz, że pedał trzeba ustawić, bo popuścić pedał i się wkłada w ośkę tą wyciskową, no jakiś pręt czy coś i się go naciąga odpowiednio, nie? Żeby odpowiedni luz był jałowy. I wtedy się dociąga. Nieraz to jest, te śruby są przeciągnięte, wtedy to się cofnie przy wyciskaniu, nie? Albo za mało to jarzmo od pedału trzyma, się dokręci i jest zeszłe, jedna strona z drugą, to trzeba trochę wymagło wkręcić i tym szlifierkątowo poszerzyć ten ruch, nie? No jak się, to ja musiał, bo to ja tylko 2 razy ustawiałem, raz, potem po 20 latach drugi raz, nie? Mhm. Dobra, następne pytanie. Ale z dołu okienkiem, nie? Aha. Bo tam, gdzie ustawiałem, facet mówi, nie ma jak dojść, bo
bo nie ma żadnego okienka, nie? No to założyłem sprzęgło, bo jeszcze nie robiłem tego i założyłem sprzęgło na koło zamachowe, wycentrowałem, nie chciał wejść. Potem pojechałem do włożenia, no patrzę, okienko jest na takich jakby szesnastkach z dołu śrubach, dwóch po przekątnej, i tam się ustawia, nie? Mhm. Radek Kujawa pyta się, ile macie hektarów i czy planujecie jakieś nowe nabytki? To bardziej pytanie jest do Michała, ale on 85 hektarów Michał ma. Z dzierżawami. Na pewno planuje jakieś nowe nabytki, ale wiadomo, wszystko zależy od koniunktury. Będzie ósemka Kaczyńskiego, to będą ubytki. Tak, więc że właśnie trudno teraz coś powiedzieć, a to pytanie bardziej do Michała, to może on kiedyś się wypowie. Tak samo, poczekaj, jak to się czyta teraz. Skownodxxdgdd, coś tam. Czy rozbudujecie gospodarstwo? No to jest to samo pytanie właśnie. Wszystko zależy od koniunktury, od tego, ile zbierzemy zboża i tak samo jak w jakiej cenie go sprzedamy. Mm-hmm. A wiadomo, no jak i innych produktów, czy innych owasów, nie? Tak. A wiadomo, jakie teraz... Taki poślizg z tą aferą, co to tam leżało i też w telewizji, bo to ja nie oglądam, Michał mówił, że to w telewizji było, nie? To wtedy cena spadła do 3. Co się robi? Tim Bark pisze tak, pytanie. Jaki jest plan na C360 Mariusza? Akurat właśnie Bodziu tutaj pisze listę. Jak będziecie kupować drugiego bizona, to będzie to super czy rekord? Nie wiemy, czy to będzie super czy rekord. Mariusz chciał supra kupić 56. Tak. A jaki plan jest na C360 Mariusza? No, kapitalny remont. Plus turbo i tyle. Mhm. Chyba. Na razie, nie? Bo to są wizje. Dzięki XD pisze. Najlepsza uprawa, najlepsza dochodowa uprawa na szóstej klasie. Michał, że żyto hybrydowe kukurydze na ziarno. Ja myślę, że tak, właśnie chciałam to samo odpowiedzieć. Żyto hybrydowe. Ale co by odpowiedział Michał, to nie wiemy, bo jego tutaj nie ma. I zależy od aury, bo są takie piachy, jak był 2008 rok, to był 8? 18? Co ta susza była? Co 700 owsa, kilogramów z hektara. Ten następny rok zaczął siać kukurydzę na ziarno, bo do tej pory nie było. Dobrze, następne jeszcze pytanie. Ja myślę, że to już będzie na razie ostatnie chyba pytanie. Albo przedostatnie. Dominik Q pisze. Czy zrobicie film pod tytułem Oprowadzanie po gospodarstwie, pokażecie bydło i tak dalej? Nie, nie zrobimy takiego filmu. Mati Rajwa się pisze, pyta, nie pisze, tylko pyta. Na ilu hektarach pracujecie? Pozdrawia ze Śląska. Michał pracuje na 85 hektarach z dzierżawami i pozdrawiamy Cię również z Pomorskiego. Agromazowsze.pl pyta. Jaka jest różnica w wydajności pompy hydraulicznej do 3P, a C330. Nie wiem. No jest od 17 litrów do 30 radziłbym stosować w 60, a 30 ma też około 20 i to starczy. Nie żadnych tam ze zwiększonym, na przykład do 60 39 litrów albo 41. Potem się okaże, że wywala, bo hydraulika nie jest, przepustowość przystosowana do zwiększania, nie? Mhm. Wzmacniana może być, ale z wydajnością 30 litrów i dość. Ile ja mówię? No 30, nie żadne 39. No to mamy na własnej skórze przekonane. Jeszcze ostatnie pytanie, bo już mi tu ręka boli. Moje stawy nie wyrabiają. Kacper się nazywa C330, nie? Ile macie lat wszyscy po kolei? No to powiemy, ile mamy lat. Bodzio, ile ty masz lat? Ja już nie powiem. Ty masz, Bodzio, 57 lat. Dobrze mówię? No. No, coś Bodzio jeszcze pamięta.
Ja powiem, no ja chciałam powiedzieć, że mam 19, nie? Ale 18. Ale mam, nie no powiem wam, mam 44 lata, Michał ma 26 lat, Mariusz 23 lata, Marek 21 lat i Kasia 18. I na tym skończymy te pytania. Dziękujemy. I tak, dziękujemy wam bardzo serdecznie, że byliście z nami. Bodzio, widzicie, uczy się dalej. Nie no, zdalne to jest normalnie. Ciężkie. Nie, lżejsze, bo nikt ci głupot do głowy nie wciska, nie? No, dobrze. To taki żarcik, nie, Bodzia? Tak więc żegnamy się z wami, wszystkiego dobrego życzymy. Trzymajcie się. Jak ktoś tam napisał bye bye. Właśnie, chciałam powiedzieć bye bye. Komentuj, subskrybuj, oceniaj.